Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Wojtek i miałem was gościć w kolejnym Far Cry'u 5. Wiem, że bardzo długo czekaliście na to, aż się pojawi w końcu, ale tak jak w przypadku God of War'a miałem małą przerwę, wiecie o tym doskonale, ale już wracamy i myślę, że będzie się wszystko pojawiać codziennie, bo chcę te dwie gry skończyć, czyli God of War i Far Cry jest moim priorytetem totalnym, więc jak tylko będę mieć wolne miejsce, oczywiście się pojawi. Dobrze, i słuchajcie, teraz tak, co do misji. Mamy kilka misji fabularnych, ojcowskie rozkazy, jak widzicie, i misja wojna narkotykowa. My sobie w pierwszej kolejności dzisiaj zrobimy, słuchajcie, te pola, dlatego że one są tutaj bardzo, bardzo blisko, więc nie będzie to dla nas problemem, żeby to po prostu spalić. Teraz tak, poprosiłbym koktajl Mołotowa, których nie mam. Czego wy się tu krzyczycie? Halo? Peach i Boomer. Spokój, I said. Wiecie, co by mi się przydało? Przydałby mi się flamethrower, czyli miotacz ognia, ale tu chyba niestety... O, jednak. Koktajle Mołotowa. Sum. Co prawda widzę, że mogę wytworzyć. To czekajcie, ja sobie wytworzę 4. Bo tylko tyle możemy ogarnąć. Ja to spróbuję spalić. Czy to się pali? Kurde, to się nie pali, bo to są zraszacze. A mogę je jakoś unieszkodliwić, zniszczyć, cokolwiek? Halo. Ja pierdzielę, jak ja mam to wyłączyć? O! Tutaj natomiast, słuchajcie, się nic nie dzieje. To się spali? Walczyć w imię ojca. No nie, zaraz tu przylecą, nie? Natomiast widzę, że to się pali bardzo dobrze. I to mi się podoba. Tu są znowu zraszacze. Jak je wyłączyć? Uwaga, no ja wiem, że ściągnę uwagę. Aha, bo tu jest zawór. Do widzenia. What the hell, dopali się. Nie mam zaraz pochronię uprawy, to was braknie. Do widzenia. Jest jakiś snajper, widzę. Czemu to się otworzyło? Do widzenia, panowie. Nikt was tu nie pytał o zdanie. Dobra, słuchajcie, spalimy jeszcze to jedno. No i nara. Pa! Dobra, słuchajcie, chyba zjarane. Zaraz się spalą wszystkie. Ten pan ma chyba misję poboczną z tego, co się kojarzy, więc nie będziemy nawet z nim tutaj próbować rozmawiać. O, widzę, że przyjechali. W sumie, wiecie co? Aha. Granaty rzucam. Dobra, rzucam wszystkim, czym popadnie. O, może mi to, może nie. Miała być w ogóle mina zbliżeniowa, oczywiście nie poszła. Moją piczę mi tu bijecie? O, wy dziady. Wstawaj. Dawaj. Jedziesz, piczy. Prosił cię ktoś o to? Dobra, nara, wszyscy nie żyją. Widzę, że się tutaj nie wszystkie pola niestety spaliły. Został jeszcze jeden fragment, tak? Czy to mi wybuchnie w jakikolwiek sposób? Dupa, musimy zrobić znowu koktajla Mołotowa. Dobra. Pykło ładnie. Jestem zwierzyniec. No, grzeczny boomer. Pięknie. Szykuj się, to twoja szansa. Czyli skądś będą nadlatywać. Zlikwiduj. O, pięknie. Nie wiem, czy mi się uda go zestrzelić.
Dobra, czekajcie, musimy chyba za nim iść, tak mi się wydaje. Znaczy, chyba tak, bo mamy sobie, żeby zlikwidować. Dobra, w takim razie lecimy. Dobra, widzę, że jeszcze nie zapomniałem. Widzę, że za bardzo oddalam się od celu, dlatego chcę do tego celu jak najszybciej dolecieć. No, polega też na tym, że nie mogę za bardzo strzelać. A jakbym tak w niego wleciał? Nie wiem tylko, czy to cokolwiek da, ale chciałbym bardzo go, wiecie, uszkodzić. Jest pod nami. Skubany. Czekajcie, spróbujmy go... Aha, niech mnie też boli. Świetnie, sympatycznie. Jak ja mam go do cholery... Gdzie on jest? Gdzie? Wiecie co, najłatwiej to by chyba było opuścić po prostu pojazd i go zlikwidować, w sensie zestrzelić, ale obawiam się, że może to być troszeczkę skomplikowane. O ile on się sam zaraz nie zlikwiduje. Kurczę, no nie mogę strzelić z tego. Jaka lipa. Dobra, wiecie co, spróbujemy zrobić to tak. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie. Chyba... No się, słuchajcie, okaże, że on... O, nie mam broni. Dobra, słuchajcie, muszę użyć zwykłego pistoletu, niestety. Dobra. Macie jakąś amunicję? Dzięki wam. Macie amunicję. Jak dobrze. Tylko, że niestety nie do tej broni. Świetnie. Jezu, z wielką chęcią zabiję VIP-a kultu, tylko dajcie mi amunicję. O! Okej, jakąś figurkę zebrałem. Nie wiem za bardzo, po cóż to jest. Aha, ja mam... A, ja mam końcówkę. Dobra, czekajcie, teraz tak, jak on tam wszedł? A, tutaj. Nara. Dobra, i teraz pytanie, czy nam się... Jeszcze nam się, widzę, to nie wbiło. Ale udało się go czepnąć, także spoko. Cieszę, że jesteście proud of me. Misja wykonana, ojcowskie rozkazy. Dobra, wzmocnienie dodane do ekwipunku, proszę, dzień dobry. Oho. Aha! Już go zabiłem. O. Nowy sprzęt na sprzedaż? Sympatycznie. I zdobyliśmy 2 punkty talentu z wyzwań Rosomaka, bo to chyba chodziło o zebranie tam ilość konkretnych skór. Dobrze, słuchajcie, zobaczmy, jak to tu wygląda teraz, jeżeli chodzi o fabularne. Mamy wojnę narkotykową, zniszcz łodzie z narkotykami bramę Edenu, zniszcz ciężarówki z narkotykami bramę Edenu. I to jest niestety właśnie misja fabularna, więc wypadałoby ją zrobić. Co prawda, słuchajcie, na mapie mamy jeszcze tutaj kilka różnych pobocznych, ale ja bym też chciał jeszcze sprawdzić jedną rzecz w talentach. Bo to chyba było to, co mi się tam odblokowało, tak? Czekajcie, które to było? Które to było? Bo mamy 14 punktów dostępnych. Desant powietrzny? Nie, to nie było to. Gdzie to były te bronie?
Chociaż sloty ja mam i tak już przecież wszystkie. Kurczę, wiecie co? Nie pamiętam dokładnie, co ja chciałem, żeby nam się odblokowało. I to jest, wiecie co? Nie pamiętam zupełnie. Ja pierdzielę, coś pamiętam, że na coś, słuchajcie, czekałem, aż się odblokuje. Bo to wymagało tam od nas... Nie wiem właśnie, czy nie kolejnej broni. Ale to mam już chyba raczej kupione, bo to jest 100. Możesz nosić czwartą broń dowolnego typu w swojej kole. Kurde, no nieważne. Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Dużą amunicję specjalną, na ciężką amunicję i torbę do karabinu. To myślę, że możemy kupić. Więcej miejsca na amunicję do karabinu i kalibru. Dobra, kupujemy. Dzień dobry. A mamy jeszcze 5 punktów. Możemy sobie kupić spec od wybuchów, wędkowanie, nika. To powiem wam szczerze, że nie ma nic ciekawego. Myślę, że następne, w razie czego, to kupimy sobie po prostu zupgrade'owanie życia. Tak będzie najlepiej. Dobra, teraz tak. Słuchajcie, lecimy dalej z fabularniakami i myślę, że możemy... Tutaj mamy Sherky Bushel. Oczywiście w naszym areszcie jest tak na dobrą sprawę najwięcej. Tutaj już jest kolejny region, więc on nas za bardzo nie dotyczy, bo dotyczy nas tylko region Faith. Ile w ogóle mamy? Aha, wbiliśmy kolejny poziom, więc jesteśmy już też bardzo blisko. To ja myślę, że możemy do Szarkiego się udać. Także lecimy. Gdzie on jest? Tu jest. Ja mam też tylko wielką, wiecie co, nadzieję, że te misje fabularne nam nie poznikają, bo słuchajcie, tak na dobrą sprawę mamy już wbite bardzo mało, także bardzo mało nam brakuje, więc ja myślę, że te wszystkie misje poboczne i tak dalej będę, słuchajcie, traktować z dosyć dużym dystansem. Już wiem, bronie miały nam się odblokować. Teraz dopiero mi się przypomniało, także nie wiem, może się odblokowały, bo może jakaś aktualizacja to naprawiła, bo była jakaś 2 giga prawie. Także może się naprawiła, może się nie naprawiła, nie wiem, zobaczymy. Natomiast słuchajcie, zważywszy też, że wbiliśmy dzisiaj kolejny punkt tutaj w obrębie Fate, teoretycznie powinna nam się dzisiaj zrobić z nią misja. Ale jak to będzie? Nie mam pojęcia. Na razie dolećmy do naszego nowego targeta. Już kawałek. Dobra, tu się widzę, jakieś dziwne rzeczy dzieją. Więc wiecie co, ja bym w sumie może poświęcił ten helikopter. Bo on i tak już tutaj nam dużo nie da, tylko otwórzmy spadochron. O, właśnie tak. I się roztrzaska. No i się roztrzaskał. A tu się trudno tym steruje. O, fuck. Ciekawe, czy uda mi się koło niego wylądować. No. Jej, patrzcie, jaki calculated. Dobra, dzień dobry. Aha, nie mam żadnej amunicji. Czy tu jest jakiś sklep? Cześć, dzień dobry. Problem polega na tym, że chyba nie, chociaż jest tutaj dosyć dużo amunicji. Kolego, co ty tam robisz z tym? Zostaw mojego... PG! Ty to jesteś jednak nienormalna. Dobra, chodźmy do niego. Co ty robisz, chłopie? Tu jestem, halo. Now, if you require more brevity in your day-to-day life, you can just call me Sharky. Sharky. Welcome to Disco Inferno, man. It's my special place where I can just be me, without the prying eyes of my PO, or witnesses, or law enforcement types such as yourself. Here is where I am free to unleash my fire and mayhem in a pants-free, consequence-free environment. I have pants on now, yes, but who knows what the next half hour, 45 minutes hold. Got a sweet ass sound system rigged for 110 decibels of the hottest music ever created. Every time I crank it up, man, those dipshit cult angels, they just come running, and I can't tell if they love it or hate it, but I'm telling you, it sure is fun to melt their faces off. And don't worry, man, the angels, they's already brain dead. I'm just giving them a glorious send-off to disco heaven, man. You want to help? It's good fun, man. I promise not to tell anyone. We don't even have to wear pants or nothing. I supply the music, and I use the flamethrower to make them dance, and you use your, Też chcemy też ognia. A dasz mi, o, dasz mi ten miotacz ognia? Jak mi dasz miotacz ognia, to możemy się pobawić.
Nie da się natacza ognia. Dobrze. To nie. To ja się pobawię trochę inaczej. O! Wiecie co? To jest w sumie dobre, bardzo miejsce do wykonania zadania z ładunkami. Bo i tak muszę... Sorry. Disco Inferno! Czekajcie, co ja mam tu jeszcze za bronię? Zdalny ładunek wybuchowy. Mam nadzieję, słuchajcie, że to się pozalicza. Byłoby miło. Czym on tu rzucił we mnie, łajdak? O, kolego. Z czym ty do ludzi? Gdzie tu ktoś jeszcze? Nara. Aha, już zrobiliśmy. No super, świetnie. Cieszy mnie to. A nie, jeszcze idą. Can't stop the music. Tylko wiecie, z czym jest problem? Że mi się to nie... Mi się to nie zalicza, kurde. W sensie, wiem, że mam ich wysadzić, ale nie mogę, nie da rady, nie? O, tu nawet ci lepsi przyszli. Świetnie. Dawaj, leżysz. Dobra, o kurde, tak wysoko. Chyba żart! Chyba żart! Dobra, musimy się poddać, bo żaden z naszych zwierzaków nie żyje. Ja pierdziele, nie wierzę. Wiecie, co się stało? W momencie, kiedy rzucałem, on strzelił i to wybuchło. Kuźwa, no... lipa. No trudno, zdarza się. Najlepszym. Jesteś tu, bo szukasz odpowiedzi. Niech droga objawi ci prawdę. No na pewno. Dobra, zaraz, moment. Teraz tak. Przeszliśmy do drugiej fazy, ale co mnie zastanawia bardzo, zobaczcie. Zabójstwa wyrzutnią rakiet, nożami do rzucania, z dalekiego zasięgu, zabójstwa z przetworzy, sabotażem, śmierć z ziemi, eliminacja seryjna, eliminacja pistoletem. Aha, czyli to nam się, widzę, wszystko tutaj ogarnęło, czyli właściwie mam wszystkie dynamity i tak dalej zaliczone, ale niestety nie wpadły nam teraz chyba. Nie, nie wpadły, czyli one są już zaliczone. Kurczę, najlepiej byłoby chyba pistoletem próbować, nie? Dobra, musimy to wszystko, słuchajcie, powyłączać. Chociaż to nie jest traktowane jako pistolet, nie? Dobra, ale przynajmniej już wiem, że nie muszę używać tutaj, wiecie, super, super naszych rzeczorów. Ewentualnie możemy w sumie... Mołotową się trochę pobawić. On tu... Okej. Okay. Nara. Okej. Okay. To było niezamierzone, ale się udało. Tu jest, słuchajcie, ta benzyna. Ja pierdzielam, spierdzielił sobie życie. Już idę, już wyłączam. Chociaż stoisz koło niego, więc mógłbyś już wyłączyć. O, pięknie dostali!
ale go pięknie zdjąłem. Wow, 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 wow. A ci skąd tu? Już? Jesteśmy wolni? Skąd oni się tu biorą? Ja nie wiem. Udało się chyba. Nice. Amigo. Ty freaking team, bitch. No tak, na pewno do ciebie zadzwonię, tak, tak. Spokojnie, spokojnie. Jestem tego praktycznie w 100% tak pewny, że zadzwonię. Na pewno. Dobra, wypełniliśmy misję, więc mamy tutaj myk zrobiony. Mamy też, widzę, maksymalnie granatów, więc dobra. Zerknijmy sobie, co teraz. Jeżeli chodzi o misje fabularne, to widzę, że mamy je tylko w porcie, więc myślę, że i tak będziemy mogli się tutaj wrócić. Natomiast co do misji, słuchajcie, fabularnych, mamy jeszcze tą wojnę narkotykową, że musimy zniszczyć łodzie i musimy zniszczyć ciężarówki. To jest raczej zadanie dosyć... Dostał! Fuck my eyes! Co ja robię? Chryste panie, dzień dobry. Wstawaj. O, masakra, nie? No, słuchajcie, to była po prostu akcja. To była akcja, nie? Dobra, mamy hajsiwo, dzień dobry. Nawet nie zwróciłem uwagi, że tu save w ogóle jest. Natomiast zastanawiam się bardzo, gdzie jest Fade, bo ona tu była przez chwilę, ale się widzę zmyła, więc jej nie ma. W ogóle Boomer jest, widzę, do wynajęcia, więc wypadałoby, słuchajcie, żeby do nas wrócił. Chodź, Boomerku. Chodź, chodź. Wy się jakoś najlepiej robicie. Dobra, co my tutaj w ogóle mamy? Mamy Sharkiego jako tutaj cztery punkciory. Wiecie co, myślę, że możemy sobie kupić ewentualnie... Może tą automatyczną naprawę? Kurczę, nie wiem. Przyznam się szczerze, że nie wiem, co tu kupić. Ale dobra, moi drodzy, co do tej misji z tym wszystkim, no to tutaj będzie bardzo duży problem, dlatego że musielibyśmy, chociaż w sumie moglibyśmy kupić sobie jakąś łódkę i ewentualnie popływać i ogarniać całą resztę. Natomiast słuchajcie, my zrobimy sobie na dzisiaj tak. Ja sobie wrócę do aresztu, zobaczymy, jakie nowe bronie możemy kupić i w następnym odcinku ogarniemy sobie misję. Także myślę, że nie będzie jakoś mega źle. Także zobaczymy. Natomiast przyznam się szczerze, że dosyć chyba szybko uda nam się skończyć Far Cry'a. No mamy, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nawet nie, zresztą wiecie o tym doskonale, że ja nie patrzę na liczbę odcinków, tylko po prostu nagrywam. Natomiast mamy chyba... Co tu się... Jezus Maria. Jakieś skrzynki na mnie w ogóle zrzucają. Nie wiem, o co chodzi. Dzień dobry. Oczywiście, że chcę z tobą pohandlować. Przede wszystkim chcę ci sprzedać łupy, które mam. 845, także słuchajcie, mamy 15 kafli. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy broń, bo to mnie bardzo ciekawi, czy mamy już coś ewentualnie fajnego dostępne. Ogólnie co do tej broni, to i tak mamy tam kogoś zabić z pistoletu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Z shotgunów to już chyba... Pistolety maszynowe. Tego wiem, że na pewno nie mamy i z tego nie mamy zrobionego. Tutaj mamy zwykłe karabiny. I słuchajcie, odblokował nam się... akacz. I wydaje mi się, że jednak chyba się to odblokowało. Zobaczcie, 6 poziomów, nie ma już 5 poziomów. Więc wydaje mi się, że właśnie nam się to wszystko poodblokowywało. To wiecie co? Ja sobie kałacha kupię. Co prawda tutaj jest mała różnica, ale kałach jest zawsze niezawodny. Zobaczymy sobie ewentualnie tak, ze zwykły podstawowy karabin. Jakie, słuchajcie, złoto. Biorę. Oczywiście, że biorę. Trudno, kosztuje dużo, ale kto nie, słuchajcie, złoty akacz, halo. Toż to wiecie. Dobra, kupimy sobie oczywiście tłumik, myślę, że cylindryczny. Kupimy sobie oczywiście powiększony magazynek. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o celność i tak dalej, celownik taktyczny, cel ulepszony dalmierz, to jest raczej z bardzo daleka, więc celownik snajperski to już w ogóle odpada.
optyczny, mamy kolimatorowy i mamy red dot. Ja myślę, że chyba raczej kupimy, słuchajcie, ten podstawowy celownik. Bo to jest akacz przecież, halo. Ja myślę, że ten laserowy kupimy. Red dot. Dobra, tylko teraz jeszcze tak, jeszcze jest jedna kwestia. Chciałem zobaczyć łącznie te karabiny i słuchajcie, i mamy chyba w końcu, to jest właśnie to, co nam się odblokowało. Czyli to jest nasz typowy karabin snajperski, a dlatego ja go kupię. Wiem, że wydaje dzisiaj po prostu gigantyczne środki. Jezus Maria, kolejna złota broń. Biorę, trudno, nie będziemy mieli pieniędzy. Aha, tylko że pewnie mnie nie będzie stać na lunetę. O, zobaczcie jaka celność w ogóle, nie? Ale tłumik to ja na pewno kupię do snajperki. Dobra, i powiększony magazynek, jedziemy. Zostało nam 800, czyli nie kupimy już lufy. Niestety, trochę mocno hajsiwem pojechaliśmy, ale słuchajcie, mamy ten karabin. A, ja nie mogę... A, no tak, bo nie mamy lufy, natomiast... No, natomiast to jest, słuchajcie, snajperka. Więc tym już będę miał, mógł przynajmniej, wiecie, na strzała teoretycznie kogoś dziabnąć, nie? Tylko, że nie stać nas na lufę. I to jest chyba ten największy problem. Ale słuchajcie, celność to ona ma, bo trafiłem chyba w samo o. Tak mi się wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy, podejdziemy. Jaki ten kałach jest piękny. Trafiłem, bo... Oczywiście, że trafiłem, także słuchajcie, jest ok. Jest ok, teraz będę mieć znacznie lepszą celność, jeżeli o to chodzi, bo z tym zawsze był duży problem. I teraz chyba też trafiłem w O, także mam wielką nadzieję, że będzie lepiej i będzie nam to wszystko służyć. I słuchajcie, coś czuję, że niestety chyba, jeżeli będziemy mieli jakieś więcej kasy, to chyba wszystko w moim wyposażeniu zostanie zrobione złotym, bo mi się strasznie podoba to. W co trafiłem? Znaczy trafić to na pewno trafiłem w znak, tylko że pewnie już znikło. Dobra, słuchajcie, także co, ja się z wami na dzisiaj żegnam, mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Ja mam też wielką nadzieję, że będziecie oczywiście czekać na kolejne odcinki, bo już powracamy, więc myślę, że będzie wszystko w porządku, ale boomer, ty to jak taran po prostu przez wszystko. Także co, to by było na dzisiaj na tyle, ja wam bardzo serdecznie za dzisiaj jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, cześć i pa!